Mateusz do dogrywka, taka na torze, ale kolarstwo, choć jeszcze nie wiosna. Mateusz Rudek, witam cię serdecznie. Witam wszystkich, dzień dobry. Tylko króciutko przedstawimy, bo multimedalista, oczywiście mistrzostw z Europy, też brązowy medalista, mistrzostw świata w kolarstwie torowym, olimpijczyk z Tokio, no i być może, choć to jeszcze trzeba poczekać na formalność, olimpijczyk z Paryża. Wszystko się zgadza? Chyba tak. Oczywiście moglibyśmy dopisać jeszcze mnóstwo innych sukcesów, bo i Liga Mistrzów przecież jest w twojej dyscyplinie. Będzie okazja, żeby o tym wszystkim sobie porozmawiać i też przedstawić cię publiczności i słuchaczom Radia Z w dogrywce. Ale na początek chciałem Cię zapytać, czy e, choroby w życiu sportowca pomagają. Czy przeszkadzają? Czy u ciebie to, że ty tych perypetii trochę życiowych masz, bardziej cię scaliło z kolarstwem, ze sportem? Czy jednak bywa, że to trochę frustruje, albo już może o tym kompletnie nie myślisz? Skłamałbym, gdybym powiedział, że o tym nie myślę i jest fajnie. No jednak e, i cukrzyca, i te Hashimoto, czyli nadczynność tarczycy, z którymi walczę, no to e, na pewno nie pomagają... W sporcie, tym bardziej w kolarstwie, więc no ja po prostu się musiałem nauczyć z tym żyć na początku, potem nauczyć trenować, no i na końcu już rywalizować na zawodach razem z cukrzycą. I tak naprawdę teraz się śmieję, że też sobie nie wyobrażam już, już życia bez tej cukrzycy, bo od 12 roku życia się z nią zmagam, więc. Nie wiem, jakby to było, gdybym był zdrowy, ale na pewno też nie pomaga, ale nauczyłem się to wszystko kontrolować i teraz no jest dobrze. Dłużej żyjesz z cukrzycą niż bez cukrzycy, można tak powiedzieć. Ale wiesz co, Dokładnie. czytam teraz książkę Michała Figurskiego, mojego serdecznego kolegi z Radia Z. Jeżeli nie miałeś okazji, to... to, to, to miałem okazję, miałem znam to osobiście. Tak. Pomyślałem, że muszę cię zapytać, bo jest tam dużo wątków, którymi się z tobą po prostu kojarzą, a to dlatego, że tam pada nawet takie zdanie, że teoretycznie ludzie z cukrzycą mogą żyć dłużej, a nawet wiele na to wskazuje, że będą żyć dłużej niż ludzie bez tej choroby, dlatego że są notorycznie badani. Oczywiście ci, którzy chcą się badać, u Miszka Figurskiego to na początku bywało różnie, ale coś w tym jest, że ty jesteś nieustannie badany i, i, i pod kontrolą, co w jakimś stopniu też pomaga nie tylko żyć normalnie, ale wydłużać sobie życie. Jeżeli chodzi o mnie, no to jednak jestem sportowcem w tej kadrze też i olimpijskiej jakby. Więc my jesteśmy badani pod względem sportu na okrągło, bo, bo są takie wymogi. Więc może mnie to tak dokładnie nie dotyczy jakby osoby na przykład spoza sportu, który jednak jak ma cukrzycę, no to musi sam zadbać właśnie o siebie i sam chodzić do lekarzy, robić te badania krwi, no bo ja to robię i tak, i tak. Ja po prostu dodatkowe parametry sprawdzam podczas tych badań niż te, które sprawdzają moi koledzy z kadry. No ale na pewno... Jest to jakieś przełożenie, no bo jednak e, cukrzyca wymaga kontroli. Właśnie ja to zawsze mówię, że przede wszystkim kontrola, i naprawdę można żyć tak jak każdy normalny człowiek, więc a ta kontrola wymaga tego, by e, no co najmniej co trzy miesiące pojawić się u lekarza, e, zrobić badania krwi na krzywą tą cukrową na HBA1C, czyli średni poziom e, cukru z trzech miesięcy, więc. E, no ta kontrola no i plus to, że jeżeli chcemy mieć dobrą tą cukrzycę prowadzoną dobrze, w tych normach, no to trzeba też jeść i zdrowo. Więc jeżeli ktoś jest świadomym i świadomie podchodzi do cukrzycy jako choroby, no to tak na pewno to wyjdzie mu na plus i będzie nie wiem, czy żył dłużej, ale na pewno porównywalnie jak każdy normalny człowiek. Ty tak nie za bardzo miałeś jak to takie rock'n'rollowe życie rozpocząć, bo to dosyć wcześnie cię zastała ta cukrzyca, ale e, trochę nawiązując do tych perypetii e, u Miszka, ale u ciebie no musiał być jakiś pewnego rodzaju taki moment kryzysowy, no bo nagle okazuje się, że nie do końca Nutella to jest coś, co jest dla ciebie wskazane, prawda? No. To nie było łatwe. No, w wieku 12 lat, jak u mnie wykryto tą cukrzycę, no to przede wszystkim to było trochę lat temu już. Była inna świadomość nawet lekarzy w Polsce, jednak byliśmy dość mocno za zachodem. Teraz to już się zbliża, ale byliśmy mocno za naszymi sąsiadami. I po prostu nagle lekarze powiedzieli: tak, o, koniec słodyczy, koniec tak naprawdę ze sportem, choć. Nie do końca ze sportem. Mówili tak, wysiłek fizyczny jak najbardziej wskazany, ale każdy myślał, że ja mówię o wysiłku fizycznym, takim jak mamy na lekcjach WF-u, czy coś takiego, czy na podwórku z kolegami. Nikt z lekarzy nie podejrzewał o to, że ja chcę być tym profesjonalnym sportowcem. No i jednak w wieku 12 lat, jeżeli no, dość młody chłopak dowiaduje się, że e, grając z kolegami na przykład na podwórku w piłkę nie będę mógł się napić oranżady e, czy jakiejś coli, tak, albo zjeść batona jak, czy, czy loda na podwórku e, w upalne dni, no to jednak to nie było fajne. No, no, no jednak na pewno ten początek był mega taki ciężki, mega dołujący. No, ale z wiekiem też, do... przede wszystkim musiałem szybko dojrzeć, właśnie. W wieku 12 lat no, nagle wiedziałem, że jeżeli ja sam nie będę kontrolował, wiadomo, z pomocą rodziców, ale jeżeli ja sam nie będę tego wszystkiego kontrolował, no to w każdym momencie może się zdarzyć wielkie nieszczęście i no niestety, ale mogę stracić przytomność, a nawet i życie. Więc w wieku 12 lat dowiadywać się. Tylu informacji naraz, na pewno to nie było fajne i nie było mi łatwo, no ale e, dzięki moim rodzicom i tu mogę im podziękować, no dałem radę, przeszliśmy przez to wszystko razem, no i teraz cieszę się, że pokazuję i ludziom na całym świecie właśnie z cukrzycą i ogólnie ludziom chorym, że choroba to nie jest wyrok i naprawdę możemy osiągać wszystko. Można się z nią... Poniekąd zaprzyjaźnić, jakkolwiek Dokładnie. to brzmi, ale przede wszystkim oswoić. Ale no, zapadł trochę taki wyrok, że ten sport zawodowy, wtedy, kiedy usłyszałeś tę diagnozę, no to nie miał być ci pisany. To był taki najgorszy moment, kiedy, kiedy tak ci mówili lekarze, kiedy tak słyszałeś z ważnego, bliskiego otoczenia? E coś ciężko jakby do powiedzenia gdyż mój tato był kolarzem sportowcem i myślę że w dużej mierze przez niego jakby do mnie te informacje tak nie dochodziły on nie dawał za wygraną nie było jak lekarz mówił że słuchajcie chyba nie to on szukał innego lekarza żeby było na przykład u paru lekarzy te potwierdzenie tego że nie albo że jeden powie słuchaj ale jednak można czy coś takiego więc ja też nie dawałem za wygraną. Ja gdzieś jednak chciałem na początku powiedziałem sobie, no dobra, no w młodym wieku tak no to jest bardziej zabawa. Nie mówimy tu e, o profesjonalnym. Jak się w klubie gdzieś uprawia jakąkolwiek dyscyplinę sportu, to to jest jednak bardziej e, zabawa niż profesjonalne profesjonalny życie sportowca. No i tak do tego podchodziłem, no i później po prostu i ja z wiekiem, i jakby cukrzyca e, była na takim poziomie, że była większa świadomość i lekarzy, i ludzi, no jednak medycyna mocno w ostatnich latach idzie do przodu, no i też względem cukrzycy poszła mocno do przodu, i jednak można, można jest, jestem ambasadorem też właśnie Timu Nowonordisk z Ameryki, e, gdzie jeżdżą tylko i wyłącznie kolarze z cukrzycą, i właśnie ich misją, i moją też teraz, jest głównie. Edukacja poprzez sport i pokazywanie ludziom, że z cukrzycą można, że właśnie to nie jest tak, że jak jakiś lekarz nieedukowany nie do końca powie: Słuchaj, sport profesjonalny nie jest dla ciebie. Nie, są ludzie, którzy uprawiają profesjonalnie sport i to kolarstwo, tam ci akurat jeszcze szosowe, czyli bardzo trudną dyscyplinę sportu, gdzie niejednokrotnie przez dwa tygodnie trzy trzeba po pięć godzin dziennie na rowerze siedzieć i da się i po prostu. Fajne jest to, że dzisiaj się da. Jeszcze 20 lat temu pewnie to było niewykonalne, ale dzisiaj można. Ale tak jak sobie pomyślę, że przecież ty reprezentujesz naprawdę dyscyplinę nieprawdopodobnie fizyczną, no bo u ciebie to nie jest. Owszem, jakby te treningi trwają dużo, ale jesteś sprinterem, czyli jakby te skoki, spadki cukru są dosyć drastyczne. I, i, i wiesz, na chłopski rozum to się wydaje Niemożliwe. A, a dla Ciebie to jest, rozumiem, już po prostu chleb powszedni, ale dochodzi do jakichś takich momentów, yy, że, yy, nie wiem, jest jakaś obawa. Kurczę, żeby wszystko się zgadzało co do jakiejś tam odpowiedniej dawki na ten najważniejszy start przede wszystkim. No tak, no właśnie to jest yy, cała sztuka w tym, że ja się musiałem nauczyć tego wszystkiego. Tak naprawdę. Od początku mojej przygody z kolarstwem, no to jest ze mną cukrzyca, więc ja od małego już musiałem się uczyć, patrzeć się, jak mój organizm reaguje na różne bodźce, te treningowe. No to się mocno zmieniło właśnie w tym kolarstwie już profesjonalnym. Długo mi zajęło czasu, nie ukrywam, żeby dojść, nie chcę powiedzieć do perfekcji, ale bardzo dobrego poziomu kontrolowania tego wszystkiego, no bo tak jak właśnie wspomniałeś, są skoki tej cukrzycy. Podczas Treningu czy też zawodów, e, gdy rozpoczynam, e, czy na treningu, właśnie jakieś e, ćwiczenie, bądź na zawodach, e, e, tą jazdę, no to pierwsze co? No to jest e, wystrzał tych hormonów, tego wszystkiego, więc ten poziom drastycznie idzie do góry. Wystrzeliwuję sobie w kosmos po prostu. E, ale sam, mimowolnie, potem po paru minutach on opada, bo po prostu hormony powodują to, że ten poziom cukru wystrzeliwuje w górę i potem on e, sam też spada. No ale niejednokrotnie, gdy zbyt niskim poziomem cukru podejdę do rywalizacji czy do treningu, no to e, ten poziom spadnie za nisko. No i to też jest niedobrze, no bo jednak. E, Cukier, czyli węglowodany, jest naszym jakby do organizmu prądem. Gdy jest go za mało, no to po prostu jakby ktoś wtyczkę wyjął, tak? Nagle nie ma, nie ma energii i. No, nie ma zapotrzebowania tego w energię, więc no, musiałem się bardzo dużo szkolić, uczyć, rozmawiać z lekarzami, kiedy, co, jak, gdzie, po co, na co, na swoim przykładzie, właśnie przy róż różnych ćwiczeniach, bo inaczej jest na rowerze, przy ćwiczeniach troszkę dłuższych, inaczej jest przy krótszych, inaczej jest na siłowni, inaczej jest na basenie, no, na każdej, jakby, nazwijmy to, dyscyplinie sportowej. Gdzie kolarstwo to nie jest tylko kręcenie na rowerze, bo ja i biegam, i chodzę na basen w przygotowaniach, więc jest e, różnych tych dyscyplin, że tak powiem. E, I właśnie głównie jest teraz siłownia i ten rower, więc musiałem się nauczyć bardzo mocno, e, jak ta moja cukrzyca reaguje na to wszystko. No, i cieszę się, że w końcu mi się to udało, i naprawdę już wiem, kiedy powinienem podać insulinę, kiedy jej nie podawać, kiedy wypić troszkę węglowodanów, kiedy nie wypić, no ale to naprawdę. Wiele lat mi to zajęło. A jak to wygląda w trakcie zawodów, y, to uzupełnianie insuliny? Y, czy, czy to właśnie można robić? Y, jeśli tak, to, to kiedy? Wiadomo, że nie kiedy jedziesz, tak? Albo ruszasz na to ostatnie czy, czy przedostatnie okrążenie. Ale jak to wygląda od takiej y, strony czysto sportowej, ale w dniu zawodów, jakbyś mógł go powiedzieć? E, no ja mam pompę insulinową więc jakby teoretycznie ja jestem do niej podpięty 24 godziny na dobę no bo gdyż moja trzustka nie produkuje tej insuliny no to sztucznie ta pompa ją podaje cały czas. Oczywiście na czas treningów i też właśnie zawodów już stricte rywalizacji na torze no to ją odpinam, zostawiam ją w boksie no bo jednak ani nie mam gdzie jej schować, bo nasze kombinezony są bardzo obcisłe, więc nie mam ani gdzie jej schować. No i też to nie jest zbytnio bezpieczne, żeby ją mieć przy sobie na takiej rywalizacji. No ale... Mm patrzę się, mam też e, ten system do ciągłego monitorowania poziomu cukru, więc patrzę się cały czas, mam tą komórkę, tą aplikację i patrzę się cały czas, jak ten mój poziom cukru się zachowuje. Podczas rozgrzewki mam tą e, pompę podpiętą, więc ta insulina sobie leci i fajnie sobie kontroluje. No ale wiadomo, im bliżej do startu, tym przychodzi jakiś stres, jakieś emocje trochę większe. Ten poziom zaczyna na przykład rosnąć, no to wtedy muszę zareagować, dostrzyknąć sobie tej insuliny. No i wszystko jest jeszcze fajnie, do momentu jakby startu tego pierwszego, gdzie u nas na przykład sprint trwa cały dzień i jestem na torze od 8 do 22 i mam co pół godziny średni obieg no to e, fajnie jest do momentu tego pierwszego startu, ale później gdy poziom troszkę wystrzeli do góry, no to pierwsze co, no moi rywale schodzą e, z tego toru, tak, no to pierwsze co węglowodany był uzupełnić te wszystkie elektrolity e, jakieś odżywki tak, znowu e, na rozgrzewkę wsiadają, bo trzeba się przygotować do następnego biegu a ja muszę pierwsze co, zejść skontrolować poziom cukru i fajnie jak on jest w tych normach, których ja bym chciał jak nie jest on w normach, no to jak jest za wysoki, muszę dostrzyknąć po... E, tej, tej insuliny, e, odczekać te, trochę, patrzeć się, jak organizm reaguje, tak? No i to mija 5, 10, 15 minut, gdzie moi rywale szykują się już do kolejnego biegu. Ja muszę najpierw temu poświęcić czas. E, jak jest za niski ten poziom cukru, no to szybko muszę uzupełnić te węglowodany, e, czy to jakimś sokiem, czy no ogólnie czymkolwiek słodkim po prostu, żeby ten poziom cukru trochę się podniósł, tak? No i e, staram się właśnie, żeby jak najbardziej one były w cały czas tych normach. No bo każdy odchyl, jak jest ten poziom za wysoki, mięśnie się szybciej zakwaszają, czyli od razu momentalnie jest mniej sił w tych mięśniach. Więc to jest, no naprawdę. E Mój dzień startowy nie skupia się tylko i wyłącznie na kolarstwie i myśleniu e, o starciu, o rywalu moim, tylko też muszę mieć cały czas z tyłu głowy, że mam cukrzycę i jednak muszę to wszystko kontrolować, jeżeli chcę wyjść jak równy równy do startu z moim rywalem. A miałeś być piłkarzem, lewanuszka podobno kulała tak, tak. działała, a, a to jest deficyt. No. To tak, piłka nożna też była, i trener z klubu tego mojego chyba do dzisiaj, choć nie, już dzisiaj przyznaję rację, że dobry wybór jednak podjąłem, ale jeszcze parę lat temu pamiętam, jak w mojej rodzinnej miejscowości Jelczulaskowicach się z nim gdzieś tam na chodniku spotykałem, to mówi Mateusz, a mogłeś zostać w piłce nożnej, na pewno byś teraz daleko zaszedł. Jako lewy obrońca najlepiej, tak? <grym, <grym, najlepiej jako lewy obrońca, tak, ale jednak wybrałem kolarstwo. Nie żałujesz? Ja nie żałuję, i ten mój trener piłkarski też nie żałuję, no bo jednak wyniki osiągam, więc tutaj była dobra decyzja. Na co dzień Pruszków na mecze znicza? Chodzisz albo, albo czasami gdzieś spoglądasz, czy kompletnie cię to nie grzeje, bo nie ma czasu? Nie mam czasu, szczerze powiem. Bardzo chciałbym pójść w końcu na mecz reprezentacji, jak jest na przykład w Warszawie na Narodowym ale ciężko, jest tak ciężko wygospodarować czas, żeby sobie znaleźć parę godzin wolnych w ciągu dnia, żeby móc sobie pójść, no bo jednak my mamy od dwóch lat bardzo zapchany grafik, no bo walczymy o Igrzyska Olimpijskie. Tak naprawdę po Igrzyskach Olimpijskich mamy taki rok półtorej, gdzie możemy troszkę właśnie e, gdzieś nie, nie raz powiedzieć, dobra, słuchaj, no to jak chcesz iść właśnie na ten mecz, no to dobra, odpuścimy tutaj troszkę, no ale teraz no, no, nie mam czasu na nic. No, no, chciałbym, mam nadzieję, że kiedyś sobie pójdę, albo najbardziej to w ogóle bym chciał gdzieś na Ligę Hiszpańską, albo na mecz Ligi Mistrzów w ogóle pojechać, no bo interesuję się piłką nożną, Mam nadzieję, że w końcu będzie mi to dane i e, zobaczę to już z trybuna, nie tylko w telewizji. Jakkolwiek to zabrzmi, kariera nie trwa y, długo, jeśli Dokładnie. chodzi o, o karierę sportowca oczywiście, bo, bo często kończycie w momencie, kiedy inni zaczynają dopiero swoją ścieżkę jakiejś kariery, ale pretekstem naszej rozmowy też jest to, że z jednej strony oczywiście sezon olimpijski i będzie okazja, żeby sobie o tym porozmawiać, ale już dobre sukcesy, no bo przywieźliście medale z Mistrzostw Europy, ty konkretnie ich przywiozłeś 3. I wszystko się zgadza, bo indywidualnie yy, medalodajne były te mistrzostwa dla Ciebie, ale chyba też to, co cieszy, to, że ten brąz w drużynie także udało Wam się osiągnąć no na pewno na pewno ten pierwszy dzień właśnie sprint drużynowy razem z drużyną um, brązowy medal no i tym bardziej w tym finale o ten brązowy medal pokonaliśmy Wielką Brytanię czyli można powiedzieć ty na ostatniej ja zmianie. na ostatniej zmianie tą potęgę tak naprawdę kolarstwa e, torowego ogólnie kolarstwa e, no pokonać Wielką Brytanię no to jest naprawdę Dodatkowy zastrzyk takiego e, pozytywnych emocji, no bo jednak to nie były jakiś z pierwszej łapanki, przez przypadek ktoś się dostał, bo A tu ktoś nie wystartował, czy coś, tylko e, no medalistów e, olimpijskich, tak. E, do niedawna jeszcze najlepszych, tak naprawdę, no bo do momentu aż ci Holendrzy jakby nie przejęli pałeczki po Wielkiej Brytanii, no to jednak Wielka Brytania wygrywała wszystko, co się rusza. E, więc dodatkowo, no i to dla nas ma olbrzymie znaczenie, dlatego że My cały czas walczymy o te Igrzyska Olimpijskie właśnie w Paryżu. I o tyle, co sytuacja jest dosyć bezpieczna, jeżeli chodzi o konkurencje indywidualne, tak, jeżeli chodzi o drużynę. Kanada to jest wasz największy rywal. Dokładnie, walce. z Kanadyjczykami walczymy o to, żeby się znaleźć w, w tych top 8 państw, które będą miały możliwość startu drużynowo też na Igrzyskach Olimpijskich i z nimi będziemy walczyć. No i teraz nas czekają przez najbliższe 3 miesiące: po kolei luty Australia, marzec to jest Hongkong i kwiecień Kanada. I właśnie w kwietniu po tej Kanadzie będziemy wiedzieć, czy. Wygraliśmy z Kanadą walkę o igrzyska, czy ją przegraliśmy? Na pewno ten brązowy medal mocno nas zbliżył do tego, no ale teraz jeszcze trzy imprezy bardzo ważne. No i miejmy nadzieję, że ten zastrzyk takiej pozytywnej energii, emocji, to, że nam się udało sięgnąć na Mistrzostwach Europy ten brązowy medal, no to wszystkich nas jeszcze bardziej jako drużynę zmotywuje. No i wyjdą nam te Puchary Świata i po prostu będziemy się cieszyć w kwietniu z tego, że pojedziemy jako drużyna na te Igrzyska Olimpijskie. Oczywiście na igrzyska jest się nieprawdopodobnie trudno dostać dla drużyn, bo, bo czy to weźmiemy zmagania siatkarzy, piłkarzy ręcznych, możemy sobie wymieniać, ale o te kwalifikacje, o te przepustki jest bardzo trudno, dlatego że oczywiście jest to wszystko zawężone ze względu na kontynenty. Teoretycznie łatwiej jest um, zdobyć medal Mistrzostw Europy niż dostać się na igrzyska? E, moim zdaniem to jest porównywalne. Jeżeli chodzi o Mistrzostwa Europy um, dość porównywalne. Jednak e, Ostatnimi czasami nam się nie udawało zdobyć medalu w drużynie. Zajmowaliśmy piąte miejsce, szóste, tak. Gdzieś koło tych miejsc kręciliśmy w Europie, na mistrzostwach świata podobnie, siódme, ósme miejsce. No i jednak fajnie, że jest ta teraz tendencja wzrostowa, bo zaczęliśmy rok od brązu na mistrzostwach Europy i to jest dobry prognostyk na to, co może się dziać dalej. Na pewno no mówię jest to porównywalne na pewno dostać się na igrzyska jest niezmiernie trudno bo tylko osiem najlepszych państw z rankingu dostaje te miejsce no państw są wiele więcej więc no, tylko ósemka, a z tego tak naprawdę 5 krajów no to jest w Europie my walczymy z tymi najlepszymi bo tak naprawdę na świecie dochodzi Australia Japonia, Chiny i na tym się kończy. Tak naprawdę już może jeszcze gdzieś tam Nowa Zelandia, ale już jakby się kończą te drużyny, które akurat w kolarstwie torowym e, z nami rywalizują, tak? Więc my rywalizujemy w Europie praktycznie ze wszystkimi. No mówię, no tam jest mało już trzy kraje dochodzą tak naprawdę dodatkowe i my musimy e, no cały czas udowadniać właśnie to, że no jesteśmy w tej czołówce i w Europie i na świecie i i tyle. Przedstawiając Cię zapomniałem dodać jednej rzeczy, że jesteś liderem przede wszystkim reprezentacji. Może teraz powiesz, a bo ja się nie czuję i tak dalej, ale poniekąd trochę taką wizytówką, że, że obecnie myślę, że ludzie, którzy siedzą w kolarstwie torowym i też w ogóle sympatycy sportu, raczej pewnie kolarstwo torowe męskie kojarzą z Tobą. Oczywiście wśród kobiet są nie, chociażby siostry Pikulik. Natomiast chciałem powiedzieć o tym, że indywidualnie... Macie kwalifikacje, e, oczywiście, dla kraju. Pojedzie jedna osoba. Ty, bo, bo, pewnie, dlatego, że, że zachowując skromność, będziesz chciał powiedzieć, że oczywiście trzeba poczekać na tę kropkę, na tę te, na te nominację e, oficjalną w PKOL-u i oczywiście od e, Polskiego Związku Kolarskiego. E, ale nie ukrywajmy, raczej Paryż e, nie tylko pod kątem drużynowym Cię grzeje wizualnie, ale przede wszystkim indywidualnie, um, a, a nie właśnie drużynowo. Miałeś okazję już liznąć tego, tego co się wydarzyło w tym Tokio. Dziwne były te igrzyska, trzeba sobie to powiedzieć, wprost nie było, było kibiców, tylko, tylko wolontariusze, ale zapłaciłeś te frycowe i ty o tym tak dosyć swobodnie mówiłeś. Pamiętam po, po wywiadzie, w którymś, nie wiem, czy zaraz już po, po zakończeniu jakby zmagań, czy, czy, czy miałeś trochę czas na ochłonięcie, ale o tym, że rozumiesz to już nie jako teraz taki żółtodziób olimpijski, ale wówczas, tak, co to znaczy. Żeby stres zjadł zawodnika od środka, od środka. Rzeczywiście igrzyska, są czymś nieporównywalnym do, do czegokolwiek innego, jeśli chodzi o poziom rywalizacji i o rangę zawodów. Mi się wydaje, że ta świadomość przede wszystkim tego, że. To jest tylko co cztery lata, tak jak u nas Mistrzostwa świata czy Europy są co roku. I ja wiem, że co roku mogę się przygotować, i w tym roku mi nie wyjdzie, ale mogę przygotować się na kolejny rok i kolejny. Tak Igrzyska olimpijskie są co cztery lata, no, a człowiek nie młodnieje, tylko się starzeje, więc tych igrzysk olimpijskich można mieć przy dobrych wiatrach, jeżeli jest się cały czas tam w czołówce, tak, no to. Dwie imprezy, trzy załóżmy, gdzie można powalczyć o te medale. No i mi się wydaje, że właśnie ta świadomość tego, że szykowałem się tyle lat pod tą jedną imprezę, zdobywałem medal na mistrzostwach świata, na mistrzostwach Europy, i wydawało mi się, że to będzie kolejna impreza, tak? Kolejna duża impreza porównywalna, załóżmy, z mistrzostwami świata, gdzie będzie pełno kamer, tak? Tych dziennikarzy, tego wszystkiego. Um, ale będzie jednak porównywalnie, no bo ci sami zawodnicy, tam nikt nowy nagle nie wyskoczy, tak, to jest to samo wszystko, ale jednak pojawienie się w wiosce olimpijskiej, w tym zamknięciu, tym bardziej, że właśnie jak wspomniałeś, to były... Dziwne igrzyska. Stołówka i plexi prawda? Dokładnie, wszystko w plastiku, tak? Rękawiczki plastikowe, wszędzie, maseczki, codzienne badania na COVID. E... Stres, który przy tym, prawda, dochodzi. Dokładnie, no i stres. Bu budzisz się rano, oddajesz próbówkę, i tak naprawdę nie wiadomo, czy ci zaraz nie powiedzą, masz pozytywny wynik, i przepraszamy, ale koniec dla ciebie zawodów. Więc dodatkowe to no już wcześniej te treningi, przygotowania do samych igrzysk, no wszystko pozamykane, zawody non stop odwoływane. E, przesunięte w ogóle igrzyska o rok. No dużo było tych negatywnych rzeczy, które nie powinny się normalnie dziać w przygotowaniach. No i potem już same pojawienie się na tych igrzyskach, tak? No i e, świadomość, że okej, okay, Pięć lat się na to szykowałem i teraz jest ta moja chwila, no ale jednak zobaczyłem te kółka olimpijskie, i gdzieś główka nie, nie poradziła sobie z tym. Nie poradziła sobie z tym tym bardziej, że to, co się działo wokół mojej osoby, że gdzieś przez moje właśnie dobre wyniki wszyscy postrzegali mnie jako tą nadzieję medalową, a ja mówiłem, no tak, no chcę walczyć o medal, jadę tam po medal, otwarcie o tym mówiłem i też na siebie narzuciłem tak olbrzymią presję, że to wszystko w dniu startu, jak się złożyło, no to po prostu coś pękło i niestety, byłem, no tak jak pamiętam swoje biegi, no ja byłem sparaliżowany, ja po prostu e, nie miałem głowy, ja fizycznie byłem całkiem niezły, niezły, żeby, żeby walczyć tam, ale jednak... E, na przykład jeżeli chodzi o sprint, tak jak tutaj na Mistrzostwach Europy, ja byłem pewny tego, co ja robię na torze, jak jechać z danym rywalem, to tam jechałem za danym zawodnikiem, chyba wtedy pamiętam nawet zawodnikiem z Nowej Zelandii, z którym teoretycznie i nawet w praktyce nie powinienem mieć większych problemów, by wygrać, a ja za nim jechałem, przejechaliśmy linię mety i ja mówię, ojej, to już jest koniec. I że ja żadnych w ogóle jakby ruchów nie wykonałem, by rywalizować, a ja po prostu się przejechałem, bo byłem tak sparaliżowany. No, no niestety, głowa nie poradziła sobie z tym wszystkim. E, brzydko mówiąc, olałem potocznym językiem mówiąc te kwestie psychologiczne, psychiki właśnie. E, no i to się złożyło na to, że Igrzyska w Tokio... Są moją aktualnie największą porażką, jeżeli chodzi o sport. Ale szybko zleciało, bo, bo igrzyska za rogiem, znaczy pewnie i tak się dłużyło, bo ja wiem, że ten rytm i reżim treningowy jest y, naprawdę nie do pozazdroszczenia i to, że jesteście cały czas poza domem, y, ale to, to już nie, nie, nie ma co, co o tym dyskutować. Tylko wspomniałeś o tym, że zaniedbałeś głowę. I to jest taka duża zmiana, że po igrzyskach postanowiłeś wzmocnić nie tylko nogi, ale głowę? Tak, no od razu skonsultowałem się z psychologiem sportu, zacząłem pracować, cały czas pracuję. E no musiałem coś zrobić. Ja przez długi czas nie umiałem sobie z tym poradzić. Ja w ogóle nie wiedziałem za co ja mam się wziąć. Ja no po igrzyskach w Tokio ja wróciłem, i ja nie wiedziałem w ogóle, co się ze mną dzieje. Ja byłem tak cały czas spięty. Ja nie wiedziałem, co się ze mną dzieje, co się z moim ciałem jakby dzieje, i musiałem. Po prostu e, się kogoś poradzić. No, no tu najrozsądniejszy był psycholog sportu, żeby sobie z tym poradzić. No i e, jakby pomogło mi to w dużej mierze. Teraz wiem jak do czego podchodzić, jak podchodzić do treningów, jak podchodzić do, do startów, to co się dzieje przed startem, w trakcie startu, po starcie. E, no pewne schematy jakieś sobie wypracowałem teraz i myślę, że no, dość dużą lekcję dostałem w Tokio, ale też myślę, że ją po prostu odrobiłem i teraz jest o wiele, wiele lepiej. No i też widać to po wynikach, bo wyniki się zgadzają u ciebie. Pewnie trochę te Mistrzostwa Świata delikatnie mogą boleć, bo czwarte miejsce, czwarte miejsce i, i, i ciągle blisko. Choć ostatnie czwarte w Glesgow lepsze niż to czwarte e, w, 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 w Paryżu. Właśnie. I do tego Paryża trochę chciałem nawiązać, że też pewnie celem będzie to, żeby odczarować to czwarte miejsce z Mistrzostw Świata. No, życzyłbym sobie tego bardzo, no bo już trzykrotnie byłem czwarty na Mistrzostwach Świata, bo w 2020 e, praktycznie dwa tygodnie przed wybuchnięciem tej całej pandemii covid mieliśmy mistrzostwa świata i tam byłem czwarty. E, potem w 2022 właśnie na velodromie tym olimpijskim w Paryżu e, znowu kolejny raz czwarty. Rok temu w Glasgow znowu czwarty. E, no nie chciałbym mówić, że jestem zawodnikiem, który będzie do końca życia zajmował czwarte miejsce, bo nie chciałbym tego i mam nadzieję, że odczaruję właśnie to. I na pewno życzyłbym sobie tego, żeby to odczarować na Igrzyskach Olimpijskich. No i mam nadzieję, że te Mistrzostwa Europy przede wszystkim i mi też pokazują, że jednak jestem w stanie rywalizować z tymi najlepszymi i jestem cały czas w tej czołówce. Bo te czwarte miejsce na świecie nie jest złe. No jednak, być czwartym zawodnikiem na świecie to nie jest złe. No ale jednak, gdy trzeci raz się jest czwartym, no to troszkę można się zdenerwować, że. Dlaczego w końcu chociaż ten brązowy medal e, e, nie może być na mojej szyi, że czego tutaj brakuje? No, i cały czas gdzieś z trenerem e, myślimy, trenujemy po prostu no i wierzymy w to, że w końcu, w końcu dla nas e, się uśmiechnie te słońce z góry i no, będziemy się cieszyć już z medali. Teoretycznie łatwiej gonić, niż odpierać ataki, więc, więc to też może dobry znak, ale wspomniałem o tym, że wyniki cię bronią. Ty to ładnie podsumowałeś tym, że to też jest jakiś zaszczyt być, być czwartym na Mistrzostwach Świata. Wielu ludzi marzy, żeby być w takiej czołówce. O Mistrzostwach Europy powiedzieliśmy. Chciałem też wstawić ten e, temat takiej Ligi Mistrzów, który się u was pojawił. Mówisz o tym, że chciałbyś pójść na mecz piłki nożnej Ligi Mistrzów, ale tę Ligę Mistrzów masz e, kolarską e, i, i te zawody trochę są e, z innej formuły, tak? Bo te zawody są szybkie, dynamiczne, też jest jeździcie po wielu miejscach w Europie. Trochę takie show się zrobiło, ale tam też potwierdzałeś z czołówką, że, że ta jakość i te wyniki również tam przychodzą. A ta formuła tobie podoba się? Jest to, jest to coś, co tak trochę też grzeje urozmaica kalendarz sezonu? Na pewno. To jest według mnie e, bardzo w dobrą stronę. To poszło, że w ogóle się podjęto organizacji takich zawodów, bo Brakowało czegoś takiego właśnie jakby bardziej dla kibica w kolarstwie torowym. No, są mistrzostwa świata, Europy, tak? Puchary świata, okej, okay, tylko jednak te zawody się ciągną przez cały dzień. Niekoniecznie e, taki zwykły lajk like, nazwijmy to będzie chciał oglądać przez cały dzień kolarstwo torowe, że ktoś tam jeździ na czas, tutaj jakaś rywalizacja przez cały dzień trwa. No jednak. Nie ukrywajmy, jest to dość nużące, a jednak Liga Mistrzów jest to co tydzień, trwa to trzy godziny. Więc pomysł był taki, żeby bardziej wyjść z kolarstwem torowym do kibiców i według mnie to się uda udało. No bo oglądalność jest z tego co ja wiem bardzo duża na, na świecie tego wydarzenia. No i też to jest tak nazwijmy to martwy sezon u nas. Nie ma wtedy żadnych u nas w kolarstwie torowym wyścigów. Więc fajnie, że mogłem się pościgać, bo dzięki temu nie miałem tego okresu od Mistrzostw Świata, teraz do Mistrzostw Europy, tego martwego, że nie miałem startów. Miałem starty i to miałem starty na tym najwyższym poziomie, bo tam są zawodnicy. No, najlepsi. Tam był Harry Lavreysen, tak czyli ten najlepszy. Był Matthew Richardson, czyli ten też jeden z najlepszych zawodników na świecie. Był Kolumbijczyk miś świata aktualny w Keirinie. Więc były nazwiska te stopu. No i ściganie było na poważnie. Jest trochę inna formuła, bo sprint nie jest dwuosobowy, a biegi są trójkowe, więc troszkę inaczej. Ten Kairin też jest o jedną rundę skrócony, żeby bardziej urozmaicić po prostu i żeby było to ciekawsze, ale jednak ściganie jest na bardzo wysokim poziomie, na, na poważnie przede wszystkim. To nie jest nic udawane, że a my ustawiamy się, ty sobie wygraj, ty przegraj. Nie, tam się ścigamy, bo każdy chce wygrać. To jest dość prestiżowe teraz u nas. E, być w ogóle na tej lidze mistrzów, bo trzeba tam się dostać. Przede wszystkim zdobyć odpowiednią ilość punktów, i organizatorzy muszą cię tam zaprosić. Więc to jest dość prestiżowe. No, w tamtym roku byłem tylko ja. No, wcześniej była jeszcze ulałość ze sprinterek, wcześniej też ze średniego dystansu. Ale on Banaszek na przykład był. Więc. Polaków tam się przemijało w tej e, lidze mistrzów. No i fajne to jest ściganie, no i też jestem zadowolony, bo zająłem trzecie miejsce w, klasy w klasyfikacji generalnej niejednokrotnie e, jechałem w finałkę Irinu, czy też byłem w finale sprintu właśnie, więc rywalizowałem z tymi najlepszymi na świecie i pokazywałem, że jestem w stanie z nimi nawiązać walkę, że nie jest to tak, że a mistrzostwa Europy tu nie ma innych ze świata, nie ma czym się chwalić. A analizę mistrzów już tego powiedzieć nie można. Tam byli wszyscy. No i pokazywałem, że jednak jestem w tym cały czas topie na świecie. I to mnie na pewno też mocno podbudowało przed tymi mistrzostwami Europy, że jednak jestem w stanie cały czas rywalizować z tymi najlepszymi i niejednokrotnie z nimi wygrywać też. Pewne rzeczy zaczną się znowu dla ciebie od początku, bo pewnie jesteś przygotowany na to, no bo wspominasz o tym, że współpracujesz z psychologiem sportowym, więc ja ci wierzę, że jesteś gotowy, ale będą te pytania cały czas teraz. Będzie medal, czy przywieziesz, znowu będziesz tą nadzieją medalową, bo wygiki cię broją. gdyby cię wygiki je brogiły, to byłoby trochę inaczej, ale wspomniałeś o tym, że... To pewnie nie była pyszność, tylko po prostu jakby typowy duch prawdziwego sportowca, że jechałeś po medal w Tokio. Teraz być może dyplomatycznie będziesz chciał opowiadać o tym, żeby zająć jak najwyższe miejsce, ale nie uwierzę ci, że celem nie jest podium i, i nie wizualizujesz sobie tego. Chciałbym, no nie ukrywam, no każdy sportowiec, który już się zakwalifikuje na Igrzyska i wie, że będzie brał udział w Igrzyskach Olimpijskich, na pewno Chcę zająć jak najlepsze miejsce, a ci, którzy e, zajmują cały czas te czołowe miejsca na tych imprezach, właśnie międzynarodowych, na pewno myślą, że kurczę, może się uda, może zdobędę ten medal, może e, to ja wygram, może to ja będę tym medalistą na Igrzyskach Olimpijskich, na tej najważniejszej imprezie czterolecia. No i nie ukrywam, że też. Myślę o tym, chciałbym, no, skłamałbym, gdybym powiedział: Nie, ja już byłem w Tokio, wiem, że no, nie jestem w stanie. No nie, no, chciałbym bardzo, życzę sobie tego, po to też trenuję. Chcę stanąć na podium Igrzysk Olimpijskich. Czy to się uda? Zobaczymy. Na pewno nie będę teraz mówił, właśnie tak jak przed Tokio, że tak, jadę po medal na 100%, innej opcji nie przyjmuję. Nie, tak jak wspomniałeś. Odpowiadam, będę jechał po jak najlepszy wynik, ale nie ukrywam, że mam w głowie to, że stać mnie po prostu na walkę o medal. Udowadniam to od y, już paru lat, że jestem tym, y, w tym topie właśnie na świecie. No, ostatnie dwa lata, dwa razy czwarty na Mistrzostwach Świata. Wszyscy tam startowali, ci co będą na Igrzyskach Olimpijskich. Nie było medalu, ale jednak czwarte miejsce, czyli już bardzo blisko. Teraz Mistrzostwa Europy trzy medale, dwa indywidualnie. Dwa srebrne, czyli temu jednemu mistrzowi olimpijskiemu, aktualnie e, z Tokio ustępywałem. Więc no, jestem blisko. Myślę o tym, marzę o tym, chciałbym bardzo, życzę sobie tego, ale co będzie, zobaczymy. No, trzeba czekać na start na Igrzyskach Olimpijskich, jeśli będzie mi to dane, i tam zobaczymy, co się będzie działo. A odrobiłeś lekcję domową pod tytułem: Jak się nie przemotywować? Albo masz plan. Na to, co zrobić. Oczywiście, Paryż może zmienić wszystko, jak już się pojawi, że jeszcze w ogóle też ciekawa będzie ceremonia otwarcia, bo też nie na stadionie olimpijskim, nie będzie tego tradycyjnego przemarszu. Nie wiem, czy słyszałeś, ale Barki, Sekwana, więc też jakieś, tak, jakieś święto będzie. będzie inaczej, ale, ale masz, masz ten pomysł, masz ten plan, żeby, żeby potraktować to, jakkolwiek to zabrzmi, jako kolejne zawody, a nie jako znów igrzyska. Szczerze powiem, na razie w ogóle praktycznie nie myślę o Igrzyskach Olimpijskich. Tak jak tutaj rozmawiamy, ok, no to zaczynam myśleć, no bo o tym rozmawiamy, ale tak na razie skupiam się na tym, nazwijmy to, co jest tu i teraz. Teraz skupiałem się na tym, by pojechać dobrze na mistrzostwach Europy, by pomóc też i drużynie, i teraz skupiam się na pucharach narodów, czyli tych pucharach świata. No bo chcę pomóc drużynie przede wszystkim, żeby się zakwalifikować na Igrzyska Olimpijskie. I na razie głową jestem tam. Zapewne od kwietnia, gdy będę wiedział, że mamy miejsce w drużynie, bądź indywidualnie tylko i ja dostanę tą nominację od Polskiego Związku Kolarskiego, by reprezentować nasz kraj, wtedy pewnie rozpocznę tą pracę taką, już nazwijmy to stricte z psychologiem, pod Igrzyska Olimpijskie jak podchodzić do treningów, jak tą codzienność teraz, to ostatnie e, od kwietnia to będzie trzy 3, 3 miesiące, 3 miesiące jakie, że tak powiem, przetrwać, tak, czyli... E, kiedy powiedzieć dziennikarzom, przepraszam, ale teraz nie, kiedy powiedzieć tak, jak podchodzić do życia codziennego, do tych treningów, jak się motywować, ale nie przebodźcować, żeby właśnie nie narzucić sobie za dużo tego na głowę, myślę, że to rozpoczniemy właśnie dopiero po tym, gdy... No będziemy wiedzieli w jakiej sytuacji jakby my jako e, męska drużyna sprintu jesteśmy. Czy się zakwalif zakwalifikowaliśmy jako drużyna, czy mamy tylko miejsce indywidualne. I wtedy dopiero rozpocznę tą pracę pod tytułem Igrzyska Paryż 2024 właśnie, jeżeli chodzi o stronę tą mentalną. Dwa wątki jeszcze chciałem z tobą poruszyć. Pierwsze, żeby przybliżyć słuchaczom i widzom, bo mogą nie mieć o tym kompletnie pojęcia, że ty jedziesz na rowerze który nie ma hamulców, to bo pierwszy. Ani pierwsze, przerzutek. Ani przerzutek. Musisz go wyhamować potem, a suniecie twój rekord koło 90 km na godzinę? Jeżeli chodzi o takie nawet treningowe prędkości, gdzie jedziemy za motorem, e, jednak ta struga powietrza, którą ten motor rozbija, jesteśmy w tunelu aerodynamicznym, no to ponad nawet 90 na godzinę, a tak własnymi mięśniami bez e, niczyjej pomocy to 80... Co, 83,5 już nie pamiętam dokładnie. No to taka prędkość. A, idzie się trochę denerwować w trakcie takiej prędkości, bo w, wiesz, wiadomo, że to jest Twój zawód, ale koniec końców tak jest. Tak, jak na przykład mają w MotoGP, tu Piotrek Biesiekirski, który w Moto2 jeździł, opowiadał o tym, że oni mają normalnie poduszki powietrzne nawet, prawda, w trakcie tych kombinezonów, gdzie ten kąt powyżej 60 stopni przechylenia, ale ty masz tylko lajkę na sobie. Tak, my mamy kombinezony, które. No można rozerwać, no, wziąć w dłoni po prostu rozerwać ten e, nasz kombinezon cały, no bo my to nazywamy, że to jest jakby nasza druga skóra. To ma być jak najbardziej aerodynamiczne, jak najbardziej przyległe do ciała, to ma jak najmniejsze opory stwarzać. E, i to nas yy, nie chroni w ogóle. No, to jest po prostu kawałek jakiegoś tam materiału, który w razie upadku no, niestety nas w żadnym stopniu nie chroni. Naszym jedynym jakby zabezpieczeniem jest kask, który mamy na głowie, no, który ch chroni głowę, czyli to najważniejsze. Tak? No, przy kraksach niestety, ale nasze ciało no, jest dość mocno. E, Zdewastowane, nazwijmy to, no bo mm, gdy się wywracamy, no to tam nie ma żadnej kontroli, właśnie lecimy po prostu na deskitoru i e, no, są dość duże obrażenia. E, no ale no. Niestety, taka. Taka, Ta, taka robota. Taka robota. A, 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 powiedz, a, a propos tych wypadków, to one się często zdarzają? Czy upadków? Jeśli tak, bo y, jako cukrzyka trochę chcecie zapytać, bo y, pewnie masz y, tak, że gorzej ci się goją tego typu zadrapania czy rany? E, ponoć tak. No, u mnie akurat jest tak, że te rany dość dobrze się goją, no bo niestety już. Niejednokrotnie leżałem na deskach toru e, właśnie przy takich dużych prędkościach i no, no, blizny mam niejedne. E, no ale tak, no, przy cukrzycy ponoć się goją wolniej terany, no ale generalnie e, u mnie z tym e, dobrze i i tyle. Tak w zasadzie. I tym oto sposobem dołączyliśmy jeszcze wątek ścigania się w Formule 1. Nadal śledzisz, nadal się trochę jarasz Formułą 1? Bo pamiętam, że kiedy poznałeś Roberta Kubica, on tutaj też siedział w studiu, to, to, to też wspominałeś o, o nim, że to taki wzór. I, I czy to nadal ta pasja pozostała, mimo że Roberta nie ma, ale tam Kacper sztuka, taki, taki młody kierowca, idzie rybu. cały czas. Idzie. idzie, myślisz? No, ja mam nadzieję, że za parę lat no, będzie w tej królowej motorsportu, tak, czyli F1. Zobaczymy, na razie bardzo dobrze mu idzie. gdzieś tam e, jakby na YouTubie oglądam różne kanały, no bo tak interesuje się nadal. Nadal oglądam Formułę 1, więc się interesuje. Co prawda ostatni sezon był dość nudny, może końcówka troszkę ciekawsza, no bo jednak Dominacja, Max Verstappen, tak, dominacja Red Bulla w tym sezonie, no, niesamowita liczę na to, że w tym sezonie troszkę inaczej będzie, no bo te ostatnie dwa sezony dość nudne zobaczymy, no ale tak no Formuła 1 u nas często właśnie jest porównywalne kolarstwo torowe z Formułą 1, no bo jednak te rowery, które my mamy u nas tak samo jest wyścig szturów to nazwijmy, wyścig technologii no Brytyjczycy na każde Igrzyska Olimpijskie Tworzą od podstaw nowy rower. Na, w Tokio stworzyli e, Hope firma razem z Lotusem, czyli firmą produkującą samochody sportowe. Stworzyli rower, który jak przywieźli pierwszy raz na testy na zawody, to wszyscy takie oczy robili. Tam takie po prostu zachodzą różne. Rzeczy, że ja nie jestem w stanie nawet tego wytłumaczyć. Tam fizycy pracowali nad tym, no i oni nie ukrywali, że wydali na ten rower olbrzymie pieniądze. Nie chcę skłamać ile, ale powyżej miliona funtów chyba ten rower ich kosztował. Tak samo przez Rio. Przed Rio też rower mieli skonstruowany z karbonu militarnego. Oni prosili królową wtedy jeszcze już teraz nieżyjącą, żeby do wojska zwróciła się, żeby wojsko pozwoliło używać karbonu militarnego, bo oni chcą rowery z tego zrobić, więc tam są kosmiczne rzeczy, tak samo Holendrzy, Niemcy, no projekty Holendrzy tak samo mówili, że ich rower na Tokio projekt tego roweru kosztował 500 tysięcy euro, no więc A wy? My nie mamy niestety takich możliwości, żeby tworzy, stwarzać od podstaw rowery. Jeździmy na najlepszym dostępnym sprzęcie, ale jednak dostępnym dla każdego. Każdy może tak naprawdę ten rower kupić, ale to jest rower z najwyższej półki, to jest rower specjalistyczny. E, który no, też jest bardzo drogi, bo mój rower startowy już taki full na tych wszystkich kołach, e, na tym osprzęcie całym, co tam mamy, no to oscyluje w granicach 80 do 100 tysięcy złotych, a przypominam, nie mamy przerzutek i hamulców, więc tam jest rama koła, siodełko, y, y, kierownica i pedały i tam za bardzo rzeczy nie ma, no, ale to są takie te technologie użyte, tak musi być ten rower sztywny i lekki, że no, żeby się nie, 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 po prostu nie rozwalił, bo jednak te przeciążenia u nas na torze, my nagle e, robimy zwrot o 180 stopni na torze, nagle zmieniamy drastycznie e, kierunek jazdy, więc e, tam są mocne przeciążenia, tak samo, że nas w ten wiraż, czyli w tym zakręcie wciska po prostu jest tak jak na kolejce górskiej. Jak się w dół nagle szybko jedzie, no to aż tam w brzuchu po prostu ściska, no to u nas jest podobnie jeżdżąc z takimi prędkościami na torze. To czego nie zrobi za Ciebie technologia? Mam nadzieję, że zrobią za Ciebie, ale to przy Twoim udziale oczywiście nogi. Mateusz Rudek był moim i Waszym gościem. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję bardzo.